Siemanko wszystkim, z tej strony Cmajajcie, kolejny odcinek jest South Park The Fractured Butthole, którego nie mogłem niestety zapisać po ostatnim odcinku, więc musiałem nagrywać go od razu z biegu, ponieważ jak widzicie opcja zapis jest niedostępna, więc będziemy się bić z naszymi stripteaserkami, na których zakończyliśmy poprzedni odcinek, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Hello? Karenki. Spaduwa. You wanna get to her? You're gonna have to go through us. Poradzi się z wami. Czemu to jest facet stripteaserka? All right, guys, this is your DJ back from the bathroom. Looks like we've got a special treat for you tonight. The two mamy jeszcze komentarz DJ-a, super. Przez wasze piękne panie, tak? Która to jest was ta piękna pani za przeproszeniem, co? Masz mi jest niedobrze, jak o was myślę tutaj. Oba pierd. Pierwszą poszedł. Ale poleciała. Nic nie zrobisz, Karyna. Fuchsia. Fuchsia, co ty robisz? Tłusty tyłek. Fares. Ale mi stwerkowała na twarzy. Oj, ty Karyna, ja się teraz tak oddam, że cię od razu nie ma. Pyk i ciach. Dokładnie. Papa. Fuchsia. Gościuwa jest tak wygłodzona, że po prostu jest... Lubieżna Lola. To nie zła lubieżna Lola. Atak egzotyczny. To po prostu kopnięcie we mnie. Esmeralda. Nie, chociaż coś powiedzmy widać zamiast po prostu samych staników, prawda? Być? Nie uciekaj! Nie pozwól uciec z klasy, no to co ja mam w takim razie zrobić? Okej. Kumam. Więc muszę pójść tutaj. Muszę pójść w ten sposób. Ciach! Pyk! Teraz ten musi, teraz niech mu się ruszy. Siedzimy właśnie, rzuciłaś swoim dildosem. No i teraz musi cukrzyca się ruszyć. Pyk. Hop, sasa. Dokładnie, jedna z nich załatwiona. A, czyli cycki wleciały. Blaze, idź ode mnie. To jest facet. No wszystko fajnie, ale no mój żołek praktycznie nie może się ruszać. Pyk. Ciach. Odepchnięta z obrzydzeniem. Anastasia. O kurde, jaka masywna. Deszcz. Okej, naprawdę ta gra w tym momencie robi się dość, jak powiem, komiczna. Pyk, przepniemy ją. Mamusia jest bardzo zła, cukiereczko, nie. No bo atak egzotyczny, co wy macie z tymi atakami egzotycznymi? No zobaczcie, nasz ziomek niech się ruszy w ten sposób. Ciach! Mam nadzieję, że mi nie ucieknie. No bo nie potrzebowała plan B. Super moc. O, w sumie jakby jak się ustawiła. Aj, jakby się ustawiła w tym samym miejscu, jak powiem, byłoby pięknie. Ale robię w takim razie tutaj. Pyk! Mam nadzieję, że zabita jest ta na dole, albo ten na dole raczej. Ronda. Powiedziałbym, że pomimo tego, że jest czarna, czyli nie jest to totalnie mój typ uroku i tak dalej, ale figurę ma całkiem, no. Poczekajcie, mógłbym zrobić, w ogóle ściągnąć ją tutaj, więc pyk, ściągamy. Pyk! Dokładnie! Dwa cioski! Zabijesz mnie na to. Znowu ten atak egzotyczny! Jakiś może inny zrobicie sobie atak. Zrobimy sobie to. Ciach! Nadchodzi cukrzyca, dwa ciosy! Znaczy dwie osoby zostały trafione. Pięknie! Nie uciekaj od nas. Dupencja. Look out, ladies and gents, here comes the queen of quiffies, the mistress of BDSM, your dominatrix dream come true, it's Spontaneous Bootay! Spontaneous Dupencja. Ready for this bootay. Ja nie jestem Spontaneous Bootay! I'm gonna crush you in my booty cheeks. Okej, zanim tutaj dojdziesz,
to zginiesz. I'm coming. No, zdecydowanie. Unikaj spontanicznej dupencji, okej. Okay. Jest to łatwe do ogarnięcia. Bo to pewnie tylko po prostu najlepsze dupencja przed obecną, której natychmiast zaatakuje. Okej. Okay. Jeżeli ustawisz się tutaj, żeby sobie trójeczkę, to pokonam waszą dwójkę. Ciach! Tylko teraz fajnie było wyko... O nie, o nie, o nie! Uwaga, atak jest! With my booty, baby! Dawaj, dawaj, dawaj! Co tam będzie? Za informacja? Lepiej wiecie, no... Chciałbym to zrobić, naprawdę chciałbym to zrobić, jednak, że to nie jest, jak widać, ode mnie aż tak zależne. No ale czemu się cofnęliście do tej dupci? To jest, co jest na waszą niekorzyść w tym momencie, więc ja tutaj uciekam, sorry was bardzo. Pyk! Robimy sobie wejście. Teraz... Pa, pa! Moje drogie, pa, pa! 1250 damage'a! To nawet nie ma sensu, byśmy próbowali. Dawaj! Dawaj, cwaniak, dobrze! Ciach! Pyk, dobrze! Niech ma obrzydzenie, nawet niech nas zaatakuje, to tak ciągle nic nie stanie. Uciekamy. Daj tam uciekać! Daj tam uciekać, błagam was! Nie ma się to w stanie, żeby zaraz sobie coś nie wstanie, tak? Pyk! Cukro jem! Pięknie! Dobra, daj dupę, znaczy ten, spaniak, uciekaj! To jest tragedia! Ta spontaniczna dupencja naprawdę jest straszna. Mam nadzieję, że będę ją jakiś po czasie pokonać, czy w tym stylu. Okej. Okay. Dawaj. Ciach, pyk! Powinna być pokonana. Powinna być pokonana, ale nie mam pewności. O nie, znowu dostanę pypę. Dawaj, 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 okej. Okay. Dawaj, używaj swojej mocy, cukrzycy. Ale se cukru wsypał. O Jezus, on będzie potworem teraz przecież. Okej, dupek, uciekaj! Ale muzyka świetna po prostu. Czuję po prostu tą energię. Czuję te emocje, tak? Uciekajmy! Jak to nie wezmę? Zwycięstwo, moi drodzy! Daliśmy radę! Ile będzie? Płomienne oczy, kolektor blizn, 27 waluty, 45 expa, czyli prawie mamy nasz level up. Bitches! Ole, lagi są dziwne w animacji. O, jezu, paskudne. O kurde, ej, panie, skinata. I ain't afraid to use this thing. Brawo! Do tej knajpy, ale jak mamy do niej się, że tak powiem, wprzanić? Patrzę, co się świeci. Inspekcja? Mogę to rozwalić? Mogę to potem przejść? Mogę to jakoś piernąć? Muszę po prostu tą pochadać. O tym za cholerę nie pomyślałem, żeby z tą pochadać, żeby się napił tego swojego soczku jabłkowego. Myślałem, że nagle będzie, że nie masz już soczku. Dawaj! Nie działa. Tolerancję zrobię jeszcze na cukier. It's too much. I need my insulin. Nie masz już insuliny? I need my... Oh no. Oh god, I'm out of insulin. You gotta help me, I drank the apple juice, but I don't have any insulin. I'm going into diabetic shock. I'm dying. Oh god, mom. Mom, I'm dying. Somebody, please. Please. Kapitanie. Mam nadzieję, że on żyje. Że on się nas obudzi. Stary? Halo. This is Coon checking in. How's it going for you guys? Kapitan nie żyje. Everything cool over there? Cool. Keep me updated. Spoko. Właśnie tam kapitan umarł. You know what makes my fart super bad? Handcrafted Tex-Mex. Tex-Mex. Może być właśnie
jedzenia w tym momencie? Not just any handcrafted Tex-Mex. Co jest specjalnego? He? You know what to do, new kid. Nie wiem! Znaczy wiem, że mam zrobić jedzenie, tak? Ale jakie? Przedmioty do użycia... Może jeszcze chwilę poczekam, może coś mi zaraz podpowie. Na dzień spacer, aby zjeść enchilito. No chyba zjadłem. Ole będzie pierd! Dotknij te. Aj, strzałka w lewo. Ładujemy. Co się dzieje? Czy ja właśnie cofnąłem czas? I'm alive? What happened? Who are you? What? What happened? I thought I died from diabetes. I remember seeing a bright light, the hand of God reaching towards me. Then somebody farted in my face and I was back. I can almost still smell it. Nie machaj. Czasopierd, zresetuj. Wow, your fart can actually move objects in time. That's impressive. To niezłe pierdy. Two friends, we found a female, but she's escaped to the Italian restaurant. Prosimy o wsparcie, no. To by nam się przydało w tym momencie. Buka de Fagocini. Buka de Fagocini. Buka de Pedalini. You're an alcoholic. You didn't. I did. I said you can't even go a day without scotch. You lush. Okej. Wydawało mi się, że to jest mój ojciec z jakąś babką na urodzin, na jakiś tym, że jak powiem, ranch w tym stylu, jak widać, nie. Buka de Fagocini. I just don't get how these people can get high every night and feel like it's okay. Oh, I know. It's like clearly you're trying to run away from your problems. Mogłoby się przestać pić i nabijać z ćpunów, tym mojego ojca, że jak powiem. Dzięki. A ta ekipa? I'm sorry, but if you're sticking a cat's ass in your face, you obviously aren't happy with your marriage. Yes, I think a lot of these druggies do what they do because they're in unhappy relationships. They probably get high because they feel trapped somehow with their spouse. Czasami się żałuję, że posłucham tych wszelakich dialogów. Okej. Gdzie jest ekipa? You didn't see her come in? No, we were busy syncing our watches. No, we were looking at menus because Cartman made us order food. Fighting crime on a stomach is very dangerous, human cat. It's for your own good. Whatever. She couldn't have left. We would have seen her go out the front door. Well, then maybe she's in the back. Okay, you guys check it out. Musi tutaj teraz być. We'll be waiting for you with our breadsticks. Paweł, musisz tutaj zwykle jeść. O! W końcu Cartman jest jako mój członek ekipy. Zmiana w twojej drużynie. Shop, człowiek, latawiec. Ale czy ja tak muszę, czy ja mogę sobie ją, że tak powiem, zmienić? Bo myślę, że ją chętnie zmienił, sojusznicy. Shop, jakie to masz ataki? Kratka przed siebie, szarża i takie coś, to jest spoko. Człowiek tutaj nam się przyda, bo, że jak powiem, leczy nas. To będzie idealnie, to będzie idealnie, więc taka ekipa może być w sumie. Chciałem zmienić ją, ale jak widać, mogę zostawić. Okej, to mogę sobie zrobić tak. Tutaj podtrzymuję właśnie lista robocza krytyka kulinarnego, czyli tego, Gordona Ramsay'a. I tutaj mamy wejście. Hey, come on, we need to get all this pasta and meatballs out to the customers. Pulpeci klientom. Hey, Michael, get more here. You get out of here. Bitch, nie będziesz mnie nigdzie wyganiał. Teraz zostaniesz u nas w tyłek. Pokonaj kucharzy, proszę bardzo. Riki-diki-tiki-tiki. Dobra, czyli teraz tak. Mogę sobie tutaj z ciebie... coś mogę ściągnąć? Dam się tutaj to mógł ściągnąć, ale na igrać nie mogę. Ewentualnie mógłbym rozwalić po prostu to miejsce i tyle. No, czemu nie mogę zaatakować tego? Ja bym chciał zniszczyć po prostu, ale jak widać nie mogę, więc C, dwójka. Tutaj mogę? Nie, więc muszę po prostu, że tak powiem, zakończyć naszą turę. Teraz pyk. Dobra, pyk. Ciach! Piękna sza... przejechał przez nich z tego pazurka. Będziemy cały w sperm... Okej. Okay. Okej, ale jak to będę miał tego, to nie by robić? Czyli te, aby wyświetlić opcje sterowania czasopierdami. Dawajcie, pyk! Aha, nie rozumiem zbytnio, co ja cofnąłem? Cofnąłem gościa, który on jeszcze nic, co jak powiem, nie zrobił? Trochę takie nie fair. Ale no dobra.
Teraz tak, jest nasza, jest nasz kapitan cukrzyca, który zrobi sobie tutaj cios z szarżą. Tą tutaj dwójeczkę, pyk! Elo, elo, elo! I teraz będę, że jak powiem, użyć może jakiegoś ruchu w końcu jako ja, jako streamer. Ten ich wyleczył, ile? O kurde, nie wiem czy nie będę się na nim w takim razie, że jak powiem, na nim skupić. A więc pyk, ciach, piu, piu! Tylko szef się może nad mną znęcać, no, no skoro tak mówisz, to niech tak będzie, tak, ale pyk! Pyk, podbijałeś się, super! Gdzie tam się ruszy, to się ogólnie zżyga, więc... W ogóle co to jest? Dwoje obrażenia przeciwnika i zamieni się z nimi miejscami, okej. Okay. Ciach! Uuuu! Zrobisz mnie z nas kelnerów, okej. Okay. Pyk! Dostałem z patelni na mnie jak w tym, w Player Unknown Battlegrounds i z obrzenia się wychrzaniłeś. Ej, zostaw mi! Proszę mi zostawić tutaj shopa pod sobie latawca. Goddammit. O kurde, z młota mi przydzwonił. To było mocne. Teraz tak, mogę odepchnąć tego gościa, więc to zrobię. Pyk! Odepnę go, żeby potem ja, żebym ja potem mógł zrobić tutaj ruchy i... O nie! O nie! Cartmana nam zabili! Ale w sumie ta, też racja, no dopiero co, że jak powiem, tutaj żyłeś i już nam tutaj umarłeś, więc no troszeczkę, jak powiem, przypał i strasznie słaby cios zrobiłem, ale już tam trudno. Teraz tak, ja teraz się mogę ruszyć, więc mogę robić tutaj dwójeczką, żeby ściągnąć. Ciach! Tylko, że nie mogę tej jak się nazywa, mąki zniszczyć. O nie, biją mnie w jak się nazywa, w latawca. Ten? Nie może się zbytnio nigdzie ruszyć. Tym jeszcze nie chcę używać naszej mocy specjalnej, więc udam się tutaj. W niego po prostu wychrzanie. O, ale skrzaniłem. Skrzaniłem pierwszy uderzenie, szkoda. Ale... O nie, przyszedł tutaj leczyć. Ale w sumie raz na naszą korzyść. Bo będę mógł użyć przez to... jakoś lepiej ciosu. Teraz tak, tego mogę już załatwić. Więc co zrobię? O, zrobię znowu raz skrzyżowałem spację. Nie wiem, każdemu chcę ładować ten cios, zamiast po prostu pomyśleć nawet. Kurde, mógł się ruszyć w tę stronę, tutaj w dół jedną klatkę. Powiem wam tak. Jeżeli bym go tutaj ściągnął... Potem go odepchnął, będę mógł się przemieścić, więc pyk. Najpierw go ściągamy. Potem go odpychamy. I... Aha, nie przesunąłem go zbytnio. Na trudna. Okej. Okay. Odjemy to. Zresztą teraz zbranować tyle przeciwnika, no dobra, ale trzymam. No trzymam, halo? W takim razie zignorujmy to, po prostu zignorujmy. Teraz tak, tu mogę tą dwójeczkę zaatakować, więc... Zmyślę tak, ciach! Ładnie odepchnąłem. Wiem, że mam teraz super moc gotową, ja jestem tego, ja jestem w stanie to zrozumieć. No, będziesz ich leczyć, ja nie chcę, byś ich leczył. Więc pyk. Ich nie wyleczysz. Więc teraz pyk. Damy sobie teraz tarczę w sumie jemu. Ewentualnie mógłbym go wyleczyć, ale nie. Gdzie to zero? Jak działa? Jeżeli bym się jeszcze przemieścił, to nawet by to było bardziej opłacalne, więc moi drodzy, ja się ustaję latawcem jak najlepiej i nim zaatakuję z supermocy. To jest pyk. Jeżeli ustawimy... O, jakbym się tutaj mógł ustawić, szkoda. Ściągnięcie. O kurczę, nie, dwójeczka. Pyk, ściągaj, żeby walnął w ten, w cukrzycę. Ładnie, kombo. Teraz by się, teraz mój ruch potrzebuje. Więc pyk. Ciach. Idzie fala, super, dostał troszeczkę damage'a. I teraz będę mógł latawcem podejść, żeby zaatakować ich wszystkich naraz.
No tak, leć go, leć go, leć go, ale to jest ostatni raz, kiedy go lecisz w sumie. Bo teraz całe nasze combo wyjdzie, więc pyk. Jeżeli ustawię się tu, to będzie idealnie. Zablokowany, a tutaj? O, ideolo, więc pyk. Ten ziomal ma w sobie ogień. Dobra, gdzieś się poleciał, panie latawcu. Jesteś tylko na latawcu, a nie na jakiejś rakiecie. O mój Boże, jeszcze oparzenie weszło. Czyli on sobie wrócił. No ktoś jeszcze żyje, bo masz taki mały damage, ale patrz, teraz mogę zrobić. Przyciągnąć waszą dwójeczkę. Dać dodatkowy damage dla was. I jeżeli będę mógł teraz zrobić ruch, będzie mój w sumie ruch naszego kapitana cukrzycy, to będę mógł się po prostu już załatwić, więc ciach i ciach. Chyba załatwić. Jest załatwiony i teraz tylko już waszego medyka mamy do pokonania, który będzie się palił co ruch. Oj, zabij mi go. Tym się akurat nie przejmuję. Tym się akurat nie przejmuję, że Kyle umarł w tym momencie. Spokojnie. Pyk. Ciach! Wstrząs! Więc zostanie jeszcze damage. I teraz będę mógł sobie naszą, naszym diabetes, że jak powiem, zaatakować. Czemu w ogóle ten sposób nie mogę zrobić, więc tyk. Strzał cukrzyka, dokładnie, odepnię tam w ścianę. I teraz tak, jak się ruszy, dostanie cios od ognia, dostaje cios od elektryczności. Więc no, naprawdę tego damage'u sporo dostanie, pyk. No zejdź mi łeb, ja mam wszystko w ruchu, jak na razie widzisz, ale niech będzie. Dawaj, podparzenie. Teraz będzie piorun jeszcze, dokładnie, a my teraz sobie z tego podejdziemy i cię załatwimy, nasz kucharzyku, ale naprawdę ci długa walka, strasznie długa walka tutaj nam wyszła, ale mamy z nim wygraną, więc przyjąłem do nadziewanych papieryczek, czepaczka od fagocini, waluta i szukamy, mamy jeszcze poziom w górę, przy tym mamy dodatkowe miejsce na artefakt, co jest całkiem spoko i teraz nam się strasznie przyda, żeby to wzmocnić naszą postać, wzmocnić naszą ekipę i tak dalej, więc... Więc dajcie mi tę możliwość. Ale nie możesz pić. Coś wymyślę. Jednakże najpierw założę artefakt. Ponieważ mamy nowego slota, tak? Pyk. Miejsce na zaawansowany artefakt. Spacja, super. Aha, czyli tutaj musi być jakiś specjalny. To nie może być ten, który, że jak powiem, mam wszystkie. Ale no założę, no powiedzmy mało mi to wszystkie oddaje, ale no nie mam żadnej, że jak powiem, innej możliwości. Chyba, że mam tworzenia i możliwość zrobienia jakiegoś zaawansowanego, nie ma. Nie ma, więc... Inspekcja, moi drodzy. Może tam powiedzieć, nie mogę. To mogę walnąć. Pyk. 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 Słuchaj, tu jest szafka do otwarcia. Pyk. Oliwa z oliwek. Czy mogę po prostu pierdnąć, tak? The coon wasn't trying to make me feel insecure when he told me that my mom's farts gave me diabetes. He was trying to help me unlock my true powers. Czy mam ci pierdolić po prostu? Through there and get the classy sidekick for the good of South Park, for Coon and friends. I need you. Musisz pierdolić to. Byle nie wiaja, byle nie wiaja, moi drodzy. R. Twarz. Pyk. Stop wasting your superpowers on me. Don't be sad. He? A, chcecie, tutaj mam. Ty ziomeczku, masz stanąć tutaj. Analizowanie, znalezienie dopasowanie, przejdź do hologramu kumpla, przywróć, tam przewróć. Dawaj. I twierdzimy w twarz. Ole, to było paskudne. Ale zadziałało. To jest najważniejsze, tylko nie masz insuliny. Ani, nie potrzebujesz insuliny, bo to jest tylko pierd. But if we're ever in a dire situation like that again, psychic, know that you can fart in my face. Mogę ci pierdolić twarz. Szał cukrzyka, super, naprawdę super. Ale teraz po prostu stąd chciałbym pójść w końcu. Znaczy jeszcze tutaj sprawdzę wszystkie rzeczy, które mamy, żeby nie było, że potem czegoś nie wziąłem. Ale już widzę, że wziąłem. Dobra, pyk, wchodzimy.
koty. Holy guacamole! What is this? Wszelakie koty są porwane. Man. We gotta tell the guys. Coon. Yes, Captain Diabetes. We found missing cats. A whole room of them. Dude, is Scrambles one of them? Nie pamiętam, jak wygląda ten mruczek, ale to żaden z nich. We're still tracking her. We have to find out where she knows. Get going. Okay, czyli macie tutaj porwane koty. Tamtej karny nie ma. Czyli czegoś jeszcze, że jak powiem, nie zauważam. Zobaczymy, okej, okay, przesuwamy tutaj całą there tą. Jak to się nazywa? Bo, walka z bossem, tak? Wszystko, co ma statystycznie wygląd, można zresztować do przedniego stanu, czyli te, aby wyszli opis sterowania. Czyli jeżeli zrobię tak, to się przesunie, ale ja będę w tym samym miejscu. Super! Wchodzimy! I walka z bossem przyszykuje. Oh, god damn it. See, I told you the cops were chasing me. And you led them here, you stupid bitch? Uh-uh. Who you calling a stupid bitch? Do I look like your mama? Ale pocis! These kids are cops? That ain't no cop. That's Captain Diabetes. When he was born, his mom farted during the pandemic from diabetes that he uses to fight crime. That is not how people get diabetes. If they aren't cops, then we can shoot them. Along with this bitch, too. Shit, y'all turning on me? Oh, but yeah, they're on Wikipedia. Y'all Tony Soprano looking motherfuckers. So long, Captain Diabetes. Let's see your diabetes savior now. Uh-oh. Randy! I want my keys! I don't have your keys, man. He's wasted on red wine. Red wine drunk is the worst drunk there is. Oh! Let's get the fuck out of here! Alright, Captain Diabetes. Czyli Randy będzie moim bossem? This is it. Give me. Ktoś tu był po naszej stronie, jak powiem? You are in no condition to drive. Then die. Czemu Randy'ego muszę zabić? Red wine drunk Randy! Witaj, mój drogi. Rozpocznijmy walkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Leave Sharon out of this, you little prick! Oj, nie. Pan tego co nie zrobi. That's not fair. Y'all can't be using your ass to speed up time and skip people turns and shit. Nie można, można jak widać. Więc musiałbym nic nie mogę z nim robić. A jednak mogę. Myślałem, że nie będę mógł tego zrobić w dół, ale jak widać wyszło, więc pyk. Nie czujesz bólu, ale zaraz poczujesz mój no właśnie. Pyk! Ściągamy go! Ciach! No bo to bolało na pewno, moja droga. Pyk! Znaczy użyć sobie, zrobić tutaj tarczę. Bo on musi ktoś bronić. I teraz nasz latawiec, który mógł dać mu więcej tarczy, ale ja będę ofensywnym latawcem. Pyk! Tak, something, bitch! Karinko, nie myślę, że on ci pomoże w ten sposób. Hang on, Sharon's texting me. I can't type. Why the fuck can't I type? Why are my thumbs so big? Hey Siri, fucking take a note, tell my wife. Fuck off. Bye. Poop emoji. Staw emotkę. Piękne. Muszę się wyleczyć. Co ty zrobił? Bo mam kolejną turę zaraz widzę. O nie. No mu chlejesz? My keys. Ile można chlać? He's totally out of his mind. No postarał zmysły, ale to my mu zaraz tutaj przydzwonimy ładnie. Tylko najgorsze jest, że kart mam za swój ruch. O nie. No ile razy możesz nas atakować, gościu? Pyk. That's right, baby. Taki misiaczku, nie bądź dziwką. No tak. Także tego. Jeżeli dobry to ogram, to będę mógł zamienić się miejscami w ten sposób. I wtedy każdy z nas będzie mógł najprawdopodobniej zaatakować. Jeżeli dobrze rozumiem. Jeżeli dobrze to ogram. Więc teraz pierdem. Pyk. Ciach.
super ansko. Disrespect, bro. Teraz tak, jeżeli znowu to dobrze ogram, to mogę zrobić to miejsce w tu. Ciach. Uuu, aż rozwaliłem tutaj te drzwi, znaczy drzwi, jak się nazywa, stół. I jeszcze został teraz latawca. No, na złego konia obstawiałeś zdecydowanie. A on ma tylko 45 życia, gdzie teraz... Hold on. Be home soon. Looking for my fucking keys. Serce, buziaczki. Piękne po prostu, naprawdę. Okej, nachlałeś się. Weź opiekuj teraz do konkura przez to, ale masz obrzydzenie i umarłeś. No, posikał się jeszcze, albo zażygał, nie wiem, który z tych. Chyba zażygał, bo to takie bardziej żygowiny wyglądało. Ale pokonaliśmy właśnie Randy'ego. Wolę to niż w sumie grzebanie w jego tyłku, panem, że było coś wchodzenie w jego tyłek czy czegoś tak, ale no, jest dobrze. It's somebody trying to bring the Italians and Chinese crime families together and shit. Where is Scrambles? Scrambles? We need this reward money for our franchise. Oh shit, y'all just want a cat? So then there's Sisko. He's just some low-class asshole started working 2 months ago. He be talking all this shit about making money off the crime in the city because some big shot white boy be running all the drugs and all the hookers and shit, right? Okay. But not me. I'm my own pimp, you know what I'm saying? It's like I got one investment in this world, and that's my pussy, and I ain't putting no mortgage on that to some high-paying okay. nigga talking about trying to make more money off crime and shit. Classy, I'm bitch, sorry, shut buddy. The what, fuck what up, just... So some Mikotami. Oh, that Cass? Okay, that's this little Asian freak named Yaki Baba or some shit like that. Yaki Baba! Paying all these little sixth graders to take people's Cass. That's so fucked up. I think taking that pussy and, like, taking mine, you know what I'm saying? That's like criminal shit. Where do the cats go? I can tell you, but I ain't saying shit until I know I'm safe, you understand? These niggas ain't playing, and I need to know you gonna protect my ass. No to... Cartman, tam było słowo na N. Time it is? This is a school night. Mom, not now, we're seriously onto something. You kids all get home now, or I'm calling your parents. Sorry, Miss Cartman, please don't tell my mom. And who is this stripper woman? These coon friends offer me protection. Well, she's not staying here. Fine, fast pass, take her to your house. Okay. Jak ją porwał? Bitch! And now, the news program that starts your day off right. Good morning, South Park! Good morning, okay. South Park. A new vigilante took to the streets last night and has apparently single-handedly taken down the Famboni crime family. Here with more is a midget in a bikini. Tom, I'm standing outside the Buca de Fagaccini where the vigilante declared okay. war on crime in South Park. Security camera footage showed a young person farting in people's faces on their balls. It was just terrifying. Nie, it was out of a nie, nowhere, mu na jaja, racja. Maybe someone's finally standing up to what's wrong with this city. This new kid's a hero. The kid's a menace, if you ask me. How long before he or she kills an innocent person? How long before Daredevil becomes the Punisher? Huh? Three seasons. Police called to the scene found a treasure trove of illegal items that they claim might tie the Italian restaurant to a larger crime syndicate. This may be just the tip of the iceberg. Certainly chilling stuff, and there are reports the vigilante possibly had a sidekick. There was thought to be a sidekick, Tom, but further investigation showed it was just mały some little podawał z cudzysom. On jest grzeczny, a nie tak? Who is the farting vigilante? To ja. This is going to make us look bad. You fucked up. It wasn't our fault. This kid just came into the restaurant and started farting like there was no tomorrow. All you Italians are supposed to do is move the product. The Chinese and Russians do the rest. Huh. Everything has to be discreet and quiet or people are going to learn the truth. Możemy ogarnąć? Put the product into people's drugs and alcohol in order to create more crime. O nie. Mruczu. You just keep doing your part in getting the cheese out on the streets. Or maybe I'll start dealing directly with the Russians. Or the Chinese. Or the sixth graders. Co się dzieje z tym dilezem tej grze? Co? Ile już kończy szkoła?
Jan! Oh, man, what a great sleep. Yeah, I haven't slept that well in weeks. Ale wszystko przeleciała nam cała sytuacja. Did you guys do anything interesting last night? Oh, no, you know, the usual. Just watched some TV and went to bed. Yep, nothing exciting in our boring lives. A, żeby się nie przyznali, że są bohaterami, okej. Okej, okej. You've got a big day ahead of you, new kid. Get changed into your superhero costume and wait for a message from the king. Mam żadną wiadomość od Chopa. Okej, niech będzie. Przebieramy się teraz w strój. I na tym zakończymy nasz odcinek. Co się dowiedziałem w tym odcinku? Co się dowiedziałem w tym... That was dumb. Znaczy na kopie, gościu. Czego się dowiedzieliśmy, to to, że najprawdopodobniej szeryf albo policjant jest w zmowie z gangsterami, którzy rozprowadzają szczyny kotów po mieście, aby powodować większą przestępczość na całym mieście. I rozprowadzają to między Chińczykami i Rosjanami, a ja będę musiał znaleźć jakiegoś jakiego babę, który wie coś więcej o kotach. I z szóstoklasicy to są dealerzy i pokonaliśmy dziwki i dziwka jest z naszej ekipy. Co się wydarzyło w tym odcinku, to ja po prostu nie wiem. W każdym razie to ja bym na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podoba, nie zapomnijcie stać łapki w górę, bo to jest najlepsza seria na równi z Cupheadem, jaka pojawiła się na tym kanale w tym roku. Komentarze i subskrypcje też są oczywiście mile widziane. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace. Ja!